Plik 40. Plik 40. W głowie się nie mieści. Leszczy, z lamusami się nie pieści. Dzisiaj będzie emocji dreszczy. Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Nominowani. Dzisiejszym gościem będzie Natalia Maczyka-Cokan, nominowana przez Agatę Cejbę. Natalia jest aktorką z krwi i kości. Nie boi się skrajnych emocji, upadków i ciężkich prób. Ale dzisiaj będziemy dla Natalii trochę bardziej wyrozumiali i spróbujemy pokazać ją z bardziej komediowej strony. Zapraszam Was na pierwszą konkurencję. Casting! Acciones, sí, sí, por supuesto! Hola, me llamo Penelope Cruz. Voy a ganar este castigo. Hi, my name is Salma Hayek. And I'm gonna win this fucking casting. Salma? ¿Y tú contra me? Penelope? Estúpida. So you speak only Spanish? Estúpida cretina. Loca, estúpida cretina, loca! Loca, vini cretina, Barcelona, loca! You stupida bitch! Puta! Stupida cretina! Stupida! Stupida cretina! Loca, loca! So, I win. Jesteśmy po castingu. Jest z nami Natalia Maczyka-Cokan. Powiedz nam, jak ci się grało dwie postaci, jedna po hiszpańsku, jedna po angielsku, to trudne wyzwanie? To było bardzo ciekawe. No rozumiemy, a powiedz nam na przykład taką rzecz, no rozumiem, że to było bardzo ciekawe, Natalio. Zdarzyło ci się kiedyś tak na planie, że musisz na przykład raz po polsku, raz po jakimś innym języku? Tak, zdarzyło mi się. To znaczy zdarzyło mi się startować w castingach, gdzie musiałam mówić i w języku polskim, i w ukraińskim, i nawet w rosyjskim. Trzy. Tak, trzy, ale to były trzy wersje. Jakby nigdy nie miałam takiej, nigdy nie miałam okazji grać sama ze sobą. A jak jest być albo nie być po ukraińsku? Buty czy na buty? Generalnie buty. Buty. Generalnie buty. To teraz spróbujemy wyciągnąć z ciebie kolejne emocje. Twój wymarzony aktor, w sensie z kim byś chciała najbardziej zagrać? No jest dwójka takich aktorów. Jeżeli chodzi o aktorów płci męskiej, to na pewno Javier Bardem, no i Matthew McConaughey. Zdecydowanie. No to zapraszamy Was do drugiej konkurencji. Scena z wymarzonym aktorem. Hej Matthew, przepraszam Cię strasznie, że dzwonię na Skype'ie, ale nie zdążyłam Cię złapać po próbie. Chcę Ci bardzo podziękować, było super, naprawdę. Spokojnie, nie możesz się tak angażować emocjonalnie. Oczyść umysł. Wdech, wydech. Wolny poniedziałek spełnia marzenia. Spełnia marzenia. Była jakaś mam taka... i ja. Reklama. Natalko, wiemy, że masz męża. Może opowiesz nam o waszym pierwszym spotkaniu. Tak, mam męża. Tak, pamiętam doskonale to spotkanie. Ale jest to na tyle magiczna i intymna chwila, że wolę ją zachować dla siebie. Dobrze, bardzo rozumiemy zachowanie prywatności i bardzo to szanujemy u naszych aktorów. A więc teraz chcielibyśmy z tobą zagrać scenę naszego pierwszego spotkania. Naszego? No, może być naszego. Naszego? Pamiętasz? Jak ze mną? No, tańczyłeś? Też wolę tego nie upubliczniać. Także... Za chwilę zobaczycie. Pierwsze spotkanie. Lokowanie produktu. Jedziemy. Jezus Maria, co to jest? No. Tak jak obiecałem, wziąłem Cię pod namiot. Namiot? Ja myślałam, że to jest jakaś metafora. No ale zobacz, jak tu jest pięknie. Spójrz, jakie gwieździste niebo. No, piękne. Prawo moralne we mnie. Weź no, ale, no zobacz, i nawet jakie piękne natury. Łono. Łono, łona, może jeszcze Weber. Wiesz co, a propos łona,
mrówki mi wchodzą do majtek. A ja mam motylki w brzuchu. A nie wiem, to zajebiście. No dobra, wiesz co, chodzi po prostu o to, że nie miałem kasy, żeby zabrać nas do jakiegoś luksusowego hotelu. Aha, no to wiele wyjaśnia. A wiesz co? Mhm. Mam coś dla ciebie. Tak? No. Co? Smok Szewczyka. Pożyczka gorętsza niż myślisz. Już nigdy nie dostaniesz kosza pod namiotem. Cięcie? Nie. Grałaś już Salmę Hayek, grałaś Penelope Cruz, zagrałaś z Matthew, Penelope Cruz i... Dałaś kosza Nikosowi. O tak. Proste pytanie. Czy płakałaś kiedyś przed kamerą? Przed kamerą? Jeszcze nie, ale na deskach teatru, tak. Na deskach teatru ci się zdarzyło? Tak. Przypomnisz może widok, gdzie to było? To było na pewno w spektaklu Znak Jonasza i w naszym dyplomie Believe Me Full. Uroniłaś łezkę. Uroniłam łezkę. Super. To zabra. W takim razie zapraszamy cię do naszej koronnej konkurencji. Ściana płaczu. Prowadzenie. Tak, w tym momencie. Młode pokolenie tutaj widzę dało piękny sznyt. Cieszę się. Używasz jakichś specjalnych technik, czy bardziej emocjonalnie podeszłaś do tego zadania? Czy nie chcesz zdradzać widzom swoich praktyk? Wydaje mi się, że zdecydowanie technicznie potraktowałam to zadanie. Tak było, ale nie będę zdradzać tutaj konkurencji moich metod. Każdy ma swoje metody. Każdy ma swoje. Ważne, żeby były skuteczne. Dokładnie. Natalio, czy chciałabyś zaprosić naszych widzów na siebie? Na siebie. Zapraszam zawsze. Zapraszam na spektakl Dziwaczki. Będziemy grać z moimi wspaniałymi koleżankami w Jeleniej Górze na festiwalu Pestka w Jeleniej. Jeleniej Góra. Na pewno. Zapraszamy serdecznie, można tam zobaczyć. Reżyseria Natasza Sołtanowicz. Można tam zobaczyć teraz w niedługim czasie Natalię. Nie. Natalio, i tak. Generalnie dla wszystkich zawsze mamy prezent, nie? Akurat nie ogarnęliśmy i dla ciebie nie mamy kubka, ale zagramy tutaj, że będzie dobra. Don't believe that. Żartowali! Mamy dla ciebie prezencik, Natalio. Zapraszamy naszą szklaneczkę. Zapraszamy szklaneczkę. Oto dwa kubeczki, szklanek. Tak. Wolnego poniedziałku, żebyś sobie mogła kawkę strzelić. Polecam. Oj tak. Wolny poniedziałek, a jak zaleje gorącym, to się będzie zmieniało na... Dokładnie nie. Dokładnie nie. Chyba, że tutaj wykreślisz poniedziałek, sobie coś wpiszesz. Dobrze. Masz wolny w poniedziałek? Bywa? Tak, w ten poniedziałek mam wolny. W ten poniedziałek mam wolny. Natalio, chyba już wiesz. Chyba już wiem. Nominujemy. Losowanie. Czas na nominację. Zwolnienie blokady. Czy masz już kogoś, kogo chciałabyś nominować? Wolny poniedziałek. W związku z tym, że w tym programie bardzo dużo się improwizuje,
improwizuję, a jak myślę o improwizacji, to myślę o wielkiej improwizacji. A jak myślę o wielkiej improwizacji, to myślę o dziadach. W takim razie myśl nasuwa się sama. Nominuję Bartosza Porczyka. Bartek? Zapraszamy! Zapraszamy panie Bartku, panie profesorze. Panie profesorze, zapraszamy do nas! Będzie grane! Będzie grane. No tak, to dziękujemy. Dziękujemy ci pięknie. To był naszy. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Zostawiajcie suby, lajki. Jesteście z nami, a my jesteśmy z wami. Trzymajcie się.